Na co komu ta łacina? No nie wiem na co, ale zawsze tutaj Rzymianie byli blisko i rządzili nami oraz najwyraźniej mieli osiągnięcia. Wszyscy się ciągle uczą o jakichś drogach. W medycynie łacina jest przede wszystkim językiem, który jest niezrozumiałym przez innych i w związku z tym jest tym wywyższnikiem, czyli tym, co człowieka odróżnia od innych i w związku z tym może się czuć lepszy. Ale łacinę to miałem. Nie miałem łaciny, ponieważ chodziłem do klasy matematyczno-fizycznej i no i właśnie łacina była w humanistycznej, czyli tej, gdzie się uczyli biologowie, czy biolodzy przyszli. Biolodzy i ci, no, różnego rodzaju humaniści, to oni mieli łacinę i się uczyli, a ponieważ miałem w rodzinie ludzi, którzy znali łacinę, więc w związku z tym, no, sprzedali mi taką informację pogodową. Teraz jak człowiek leży do góry brzuchem cały czas, prawie i gapi się w niebo, to się tylko tak zastanawia nad tymi chmurami, o których kiedyś mu ktoś mówił. Rzetelne informacje, a nie komercyjne. I takie słowa podstawowe z łaciny, które dotyczą tego leżenia do góry brzuchem i wpatrywania się w chmury, to jest najwyraźniej cumulus, czyli kłąb, stratus, czyli warstwa, i nimbus, czyli deszcz. No i teraz z różnych chmur mogą być burze, albo deszcz, albo inna pogoda. W każdym razie różne są wysokości chmur, więc w związku z tym jeszcze są ważne słowa altus, czyli wysoki, i co jeszcze? No, już chyba wysokie, już właściwie z tego nie wchodzi, tam różne słowa. Jak się ktoś uczy łaciny, to sobie może jeszcze na różne dokładniejsze rzeczy postudiować odnośnie chmur i odnośnie prognozy pogody i odnośnie typów chmur różnego rodzaju. No ale to pewnie najłatwiej się to robi jak na Wikipedii. Opowiada dużo o chmurach, natomiast no, dużo czasu trzeba na to stracić, nie leżąc do góry brzuchem, a potem jak się leży do góry brzuchem, to już trzeba wiedzieć, co jest jaką chmurą, bo czasami to nazwa się sama z kształtu chmury bierze. Czasami są takie łaczki, czasami to są takie baranki. Przy tych wysokich chmurach czasami są te cumulus, czyli te takie baranki niskie. No i te już jak gdyby sam z siebie rozpoznaję. Natomiast teraz się już dowiedziałem z tego, że nimbus to jest deszcz. Jeszcze będę szukał w słowniku w Google.
chciał zakończyć to swoje gadanie przy pomocy szczoteczki do zębów, czyli nie poruszając kamerą i używając pilota, to znaczy pilota radiowego.